Tło wydarzeń, Monika Kuzioczapka, witam Państwa. Dziś będzie muzycznie. Do studia zaprosiłam dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, pana Roberta Wasilewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie. Zaprosiłam dlatego, że rok 2019 to rok Stanisława Moniuszki, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i UNESCO. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin. Tak, tego... na torcie urodzinowym spodziewamy się 200 świeczek. Jak to nazwaliśmy w jednym naszym koncercie, już nie wypada śpiewać 100 lat do Stanisława Moniuszki. Rzeczywiście zacna rocznica. To patron Filharmonii Koszalińskiej. My mamy jako Filharmonia Koszalińska wobec Stanisława Moniuszki szczególne obowiązki, gdyż jest naszym patronem. Czujemy na co dzień jego opiekę. Jednocześnie czujemy się rzeczywiście zobowiązani, żeby promować jego osobę, jego muzykę, jego twórczość. Bo to wielki kompozytor, ale także wielki Polak, wielki patriota, osoba, która z całą pewnością zasługuje na to, żeby była stawiana jako wzór. Twórca Polskiej Opery Narodowej. Między innymi, tak. Rzeczywiście głównie kojarzony jest Stanisław Moniuszko z operą narodową, ale również trzeba pamiętać, że to twórca wielu pieśni, kilkuset, również wielkich form wokalno-instrumentalnych, mszy, litanii. Także twórca niezwykle płodny, pomimo stosunkowo krótkiego życia. Jego twórczość była bardzo obfita. W jaki sposób Filharmonia Koszalińska będzie świętowała urodziny Stanisława Moniuszki? Warto zwrócić uwagę, że dokładna data urodzin Stanisława Moniuszki przypada 5 maja. I wokół tej daty dzieje się dużo w Polsce również. Chcielibyśmy, żeby się działo również w Koszalinie. 3 maja odbędzie się koncert symfoniczny, na którym wykonamy 4 litanie kompozytora. 4 litanie ostrobramskie. To kompozycje, które nie tak często się pojawiają na estradach koncertowych ze względu na duży aparat wykonawczy. 4 śpiewaków, 2 głosy męskie, 2 żeńskie. I chór. Chór tutaj zasługuje też w sposób szczególny na podkreślenie, gdyż będą to poznańskie słowiki, czyli chłopięcy Filharmonii Poznańskiej. Znakomity zespół o renomie światowej. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli ich gościć w Koszalinie. Są jeszcze wolne miejsca? Nie ma już wolnych miejsc, natomiast życie pokazuje, że zawsze warto jeszcze przyjść. Tuż przed koncertem czasami zdarzają się jakieś zwroty. Jeżeli będą wolne miejsca, które nie zostaną zajęte przez osoby, które wykupiły bilety, to jesteśmy gotowi kilka osób wpuścić na salę. To 3 maja, natomiast 5 maja niespodzianka na rynku staromiejskim. Co to takiego? Troszkę inna forma związana z muzyką, ale chcielibyśmy muzykę Stanisława Moniuszki zaprezentować właściwie w takim zgiełku ulicznym. Przygotowaliśmy pewien happening z koszalińskimi chórami 5 maja o 5 dokładnie, żeby łatwo było zapamiętać. Zapraszamy na rynek staromiejski. Będzie się tam odbywał jarmark i w trakcie tego jarmarku będzie niespodzianka. No zapraszam, nie zdradzę wszystkiego. Niedziela, godzina 17 na rynku staromiejskim. Niedziela, 5 maja, godzina 17. Kolejne koncerty 10-11 maja i tu wielki utwór Halka. Tak, rzeczywiście w piątek i sobotę 10-11 przedstawimy obszerne fragmenty opery Halka. Obszerne, gdyż nie mamy warunków technicznych i organizacyjnych, żeby wystawić całą operę. Do tego potrzebne jest potężne zaplecze, dekoracje, stroje. Natomiast będzie to wersja estradowa z udziałem piątki naprawdę znakomitych śpiewaków o randze europejskiej. Całość poprowadzi pan Andrzej Zborowski. Wiem, że na koncert sobotni jeszcze jest kilka miejsc. Serdecznie zapraszam. W ramach roku moniuszkowskiego przygotowaliście też konkurs plastyczny. Dla kogo jest skierowany? Tak, rzeczywiście taki konkurs ogłosiliśmy dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej i dla przedszkolaków. Tutaj inspiracją oczywiście jest osoba i twórczość Stanisława Moniuszki. Konkurs jest zatytułowany Ten zegar stary, a więc taki fragment z jego jednej z najbardziej znanych arii z Kołby.
Natomiast to nie oznacza, że tematem prac musi być zegar czy stare babki w obrazach. Mogą być, nie muszą, może być osoba samego Moniuszki bądź inne skojarzenia, które dzieci mogą mieć właśnie z tą osobą. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi na koncercie właśnie 10 maja. Dla najlepszych prac przygotowaliśmy oczywiście nagrody, a dla wszystkich uczestników również drobne upominki. Boniuszko to po Chopinie drugi najwybitniejszy polski kompozytor. Czy ma pan wrażenie, że jego twórczość bardzo bogata jest trochę zapomniana? Choć myślę, że nie w Koszalinie. Oczywiście jest zapomniana i niestety też w Koszalinie w pewnym sensie. Oczywiście, jak mówiłem, na nas spoczywa pewien obowiązek. Staramy się każdego roku jeden koncert poświęcić Moniuszce, ale to jest ciągle za mało. Kilka lat temu odsłoniliśmy, wydaje mi się, bardzo udane popiersie w naszej filharmonii. Wtedy zaprosiliśmy do udziału prawnuczkę Stanisława Moniuszki. No, chcemy w ten sposób cały czas podkreślać, że Moniuszko jest ważny nie tylko dla filharmonii, ale dla Polaków. Tak jak mówiłem, to jest absolutnie wzór twórcy, człowieka, który był niezwykle pracowity, który miał liczną rodzinę, który zasłużył się po prostu dla Polski i warto myślę, że wspominać o nim w każdym momencie historii Polski. Nie tylko w roku moniuszkowskim. Panie rektor, jeszcze tylko dodam a propos obchodów, że oprócz tych koncertów związanych z litaniami ostrobramskimi i z halką, również na najbliższym familijnym parku sztuki 19 maja, tak, dla dzieci, dla najmłodszych. Również przygotowaliśmy program, w którym w sposób szczególny traktujemy Stanisława Moniuszkę. No, pewnie chętnie bym zaprosił na ten koncert. Ale nie ma miejsca. Ale nie ma biletów, aczkolwiek mówię, no można spróbować przed koncertem się dowiedzieć. Może coś się zwolniło. Te koncerty familijnego parku sztuki to strzał w dziesiątkę, można tak powiedzieć, bo no, obłożenie jest prawie na każdym koncercie, prawda, duże. Tak, my to wiedzieliśmy od zawsze, że jest taka potrzeba społeczna. Oczekują tego rodzice. Myślę, że to jest również ważne uzupełnienie takiego cyklu edukacyjnego, powszechnego w szkołach podstawowych. Cieszę się bardzo, że ta inicjatywa znalazła uznanie w oczach władz miasta i ten cykl wszedł na stałe do repertuaru filharmonii. W czerwcu Filharmonia Koszalińska kończy sezon, ale to nie oznacza, że w wakacje nic nie będzie się działo, bo sezon letni to festiwal organowy i koncerty kameralne, prawda? Tak, no nie tylko. Tak naprawdę wakacje są bardzo pracowitym okresem dla Filharmonii Koszalińskiej, nie tylko muzyków. Tutaj chcę podkreślić również rolę innych pracowników zajmujących się organizacją i koordynacją pracy artystycznej. Rzeczywiście 5 lipca rozpoczniemy kolejny międzynarodowy festiwal organowy w Koszalińskiej Katedrze. Podkreślam to, gdyż w poprzednim roku te koncerty odbywały się gościnnie u ojców franciszkanów i wracamy teraz do Koszalińskiej Katedry. Jak wspomniałem, 5 lipca rozpoczniemy i tradycyjnie 9 piątków wakacyjnych o godzinie 19:15 to koncerty organowe w Koszalińskiej Katedrze. Ale nie tylko, te koncerty organowe się będą odbywały również na całym Pomorzu Środkowym, tych miejscowości jest 7 czy 8, także w sumie ponad 30 koncertów. Do tego rzeczywiście się będą odbywały koncerty kameralne na rynku staromiejskim, które kilka lat temu zatytułowaliśmy Kamerynki. Tych koncertów zaplanowaliśmy 5, tym razem będą one się odbywały w niedzielę o godzinie 17:00. Rozpoczniemy 30 czerwca, czyli tak tuż przed rozpoczęciem wakacji. I zakończymy na początku sierpnia. Utwory Moniuszki też tam zabrzmią? Zobaczymy. Natomiast chcę powiedzieć, że jeszcze gramy jako Filharmonia koncerty na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Kilka takich koncertów w najbliższych tygodniach również zorganizowaliśmy i większość z nich jest poświęcona właśnie Stanisławowi Moniuszce, co nas bardzo cieszy, że lokalne samorządy czy podmioty, które zajmują się organizacją tych koncertów, wyraziły chęć zaproszenia nas z takim programem. Jakie to będą miejscowości? W najbliższym czasie będzie to Sianów, będzie Łobez, Białogard, Siemczyno, Darłowo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jestem przekonana, że będą to piękne wydarzenia, dostarczą niesamowitych wrażeń muzycznych. Dziękuję bardzo. Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.